Siema. Z tej strony Macios i Rutek. Dzisiaj łowimy na relaksy. Akurat na sam początek wchodzi kopyto, ja policjanta, ty Maciek co? Ten pomarańcz, oręcz taki dajesz, czy? No, myślę, że dam oręcz, albo jeszcze tutaj mam kopyto. Jeszcze Maciek ma... Znaczy te 8L mam. 8L, pokaż, pięknie, także... zobacz jak zazbrojone. Oczywiście ten... po wielkości przynajmniej widzicie, że to będą szczupaki. Także co, my mucimy wodę, a wam życzę miłego seansu. Oglądajcie. Siedź. Siedź na relaksach, tak? Siedź. O. Lokomotywa? Nie wiem, na razie przystanął. Pięknie, Maciek już, pro, już ciągnie na relaksa. Duża przynęta, wiesz. Duża przynęta, 8L. 8L. 8L, zobaczcie. Nie no, ładna rybka. Ładna rybka, nie ma co gadać, Maciek. Ryba jest naprawdę fajna, taka pod 7 dych ma. Czy mniej? No, może mieć, no tak wiesz, w wodzie też nie bardzo. Ale to na pięknie chodzi, ale to na pięknie pracuje. 8L w kolorze policjanta. Przepięknie. Przepięknie, ale zaraz będzie odejście. Ale zaraz będzie odejście. Zobaczcie, pięknie. Pięknie. Pokaż, Maciek. Zobaczcie. Ta guma już przeżyła ze mną trochę. Ale przepięknie. Zobacz. Zobacz, ile ona przeżyła już. No jest. Patrz. Relax, lures. Akurat kopytko wjeżdża w moim ulubionym kolorze. I celowniczek, i policjant. Przynęta wpadła do wody. Ale pięknie woda zmarszczona. Dzieje się, naprawdę dzieje się. Zobaczcie, jest rybka. Jest rybka na kopyto szóstkę. Pięknie idzie. O, masz, on go w poprzek wziął. O, ho, ho. On go ma całego w mordzie, zobacz. Zobacz, on nie może paszczy zamknąć. Spójrzcie na to, spójrzcie na to. Ryba nie może zamknąć paszczy, bo ma całą przynętę w buzi. Tak to wygląda. Krwawi, ale... O, a oto i nasz bohater. Widzieliście, jak ładnie, świeża guma założona. Bardzo ładnie, bardzo ładne, energiczne branie. Branie było wręcz atomowe. Wjechał w tą przynętę. Jak ja to zawsze mówię, po same kule. Będzie ładniejsza ryba. Albo nie, nie, nie będzie ładniejsza ryba. Bo idzie po prostu bokiem. O, ale chodzi. Nie, wzięła znowu, wiesz co, gumę, także japy nie może zamknąć. Wiesz, bo ona znowu na kopytko. Ja nie! Kurno! Ale chodzi. Ale chodzi. Pięknie kopytka łowią dzisiaj, pięknie, naprawdę, nie ma co, to są przynęty, których tak naprawdę no, nie trzeba reklamować, nie? Klasyka gatunku, każdy kto łowił na relaksy to wie, co te gumy, jest, spadła, kurde, ale może poprawić, bo tutaj tak mieliśmy, że potrafiła ryba wziąć drugi raz. Dobra.
Kiedyś w jednym z filmów o tym właśnie mówiłem, że jest to przynęta, która jest dość zapomniana przez wędkarzy, przynajmniej przez tych, którymi ja się koleguję, którymi obcuję, tak? Czyli chodzi o Twistera, jeszcze w kolorze Motorola. Ja pierdzielę. Musi dawać ryby. Idziemy sobie w dryfie. Fajny wiaterek w plecy. Falka się ładnie układa. I bezdryf kotwy. Co jakiś czas sobie kotwiczymy na silniku dziobowym. Ale miałem piękne branie. Teraz zaczymy gumę. Gdzie przygiął? W którym miejscu uderzył? Bardzo fajnie przytrzymał, bardzo fajnie. To nie wiem, czy nie za ogon. W takim bądź razie, czy to nie było branie w ogon. No nie, bez śladu jest. Jest na Twistera, puścił go, kurde. Ja pierdzielę, ale go ładnie zostałem. Ładnie go trzyma, ładnie go zżarł. Ogon podbity. To jest fenomenalne! Po prostu tylko wpadła do wody. Przynęta tylko wpadła do wody. Zobacz, króciutka rybka. Ale też fajnie, fajnie cieszy, waleczna jest. Pięknie. Również Motor Oil Twister. Szósteczka. Może to ten sam. No, może poprawi. Kto wie. To się nazywa coś. Co? Przed chwilą dwa rzuty, dwie ryby. Coś pięknego. Miałem kolejne puste branie. Mimo, że wcięte w tempo, to niestety, jak to mówią, z zamkniętym pyskiem to robią. Jest! Sieć! Zobaczcie. Twister, szóstka. Najpierw uderzenie z zamkniętym pyskiem, a później poprawa. Poprawa, to co kiedyś, jeszcze raz powtórzę, mówiłem w filmie. Szczupak jak żeruje, to atakuje. Nie ma, czy się ukuje, czy się nie ukuje. Są różne, wiadomo, szkoły, ale mi się to już od tylu lat sprawdza. Ktoś powie, a ile ty wędkujesz? Ze 2-3 lata, tyle co kanał na YouTubie masz. Nie no, my z Maćkiem wędkujemy od dzieciaka ogólnie. I troszeczkę mogę się na ten temat wypowiedzieć. Jest to kolejna sportowa ryba. Tu kamerzysta pokaże do kamery. No, tak jak Rutek wam wcześniej mówił, to jest zapomniana przynęta, ale ona łowi. I tak jak widzicie, ten kolor daje radę. Zobaczcie, jest porozwalana cała przez szczupaki. Tak samo Motor Oil. Czyli purpura, Motor Oil dzisiaj dają ryby. Te kolory dzisiaj dają ryby. To co, walczymy dalej? No walczymy dalej, no co, bo zaraz koniec dnia będzie, no. Tak, dzień nam się kończy, ale my się nie poddajemy. Jeszcze parę rzutów oddamy.
zjadłem je. Wojna. To mnie zjadł, człowiek. I ja. No, rybka wróciła do wody. Ale Maciek miał strzała. Ale patrz. Ale miałeś strzała i stresa, bo coś tam error card mu jeszcze wyskoczył. Zobacz. On nową kartę kupił, bardzo szybko. Patrz. Patrzcie, ja pierdzielę. Co on robi? To jest drama. O, jest rybka u Maćka, ale malutka, nie? Czerka. W Brooklina? Dziesiąteczka? Tak. Brooklin dziesiąteczka. Od relaks. Tak mi przypasował. Przypasował się Brooklyn. Mała rybka. Ale zobaczcie, i dyszka 10 cm przynęta. Bez problemu. Masz tą nożycę. O, sam się obsłuży. Pięknie. Ale. Mieliśmy podwójny haul, u mnie ryba niestety spadła. Na co ty, Maciek, akurat teraz łowisz? Twister purpura. Twister, pozazdrościł chłopak. Czyli? Tylko, że zmienił kolor. Na twistera w kolorze fioletowym. O, sportowa rybka, nie? No, ładnie sportowa walczy. Rybka, pięknie. Bardzo ładnie walczy. Strzelił ładnie mi w Alabamę. Pokażcie, jak to rośnie. Zobacz, patrzcie, nie wciął się, no szkoda, z jednej strony tylko trzy, ale zęby, sznyt, no, zdewastowany jest, cały jest zdewastowany po prostu. Ja pierdzielę, ja wam gumę pokazuję, a Maciek już holuje. Ale kopie, ty. Ładna falka, zmarszczyło nam pięknie wodę. Akurat łowimy na dość płytkim zbiorniku i to daje dla nas plus, nie Maciek? Ryby się mniej będą bać, mimo tego słońca, że rzucamy cień na wodę, to jednak nie będzie nas tak mocno słychać. Siedzi Maciek ryba, kurde, oh, te kopyto piątkę mi walną. Ło, no to jest ładna ryba. To jest ładna ryba, Maciek. To jest ładna ryba, no. Zobaczcie. Zobaczcie, one pochłaniają, pożerają po prostu. Pochłaniają, pożerają. Zobaczcie, co zrobił z gumą. Masakra, taki baby. Wyrzucamy przynętę daleko od łódki. Prowadzi. Jest. Przyszedł, no. Ach, nie walnie. Odszedł. Ale zobacz. Odszedł. Gdzieś puknął tylko. Puknął tylko i podbił ci ogon. Jest. Ach, jak strzelił, panowie, panie. No, daj podbierakiem ją, wiesz? Ale chodzi. Dawaj w podbieraki. O, pięknie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli się podobał, to oczywiście łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał, bo na pewno warto, bo będzie od nas, od WND na kanale Laksa będzie sporo materiałów. Niebawem będą wjeżdżały kolejne, więc tak naprawdę co możemy więcej powiedzieć, słuchajcie? Tak naprawdę chyba nic, no. Przynęty łowne, jak sami widzieliście, dają radę. Łowimy na dzisiaj tak naprawdę, no można powiedzieć, zdały egzamin dość mocno twistery i kopyta. I to były akurat dzisiaj takie czempiony, można powiedzieć. Także na te... No, ale jeszcze warto powiedzieć o jerku. No i jerk Brooklyn również dał kilka ryb, także...
no coś się działo, jest fajnie, niebawem kolejny materiał, czekajcie z niecierpliwością, bo będzie grubo. Trzymajcie się, pozdrawiamy i do następnego.